Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jakie wulkany zawiera w sobie ten symulator. Tak, bo właśnie we Flight Gear możemy sobie włączyć aktywność wulkaniczną i w tej chwili Flight Gear oferuje nam 7 wulkanów tutaj rozłożonych po całym świecie. No, może jeszcze nie dużo, ale mam nadzieję, że w przyszłości też kolejne wulkany zostaną dodane. Także tutaj w aplikacji przygotowałem sobie pineski pokazujące tutaj na zielono, gdzie we Flight Gear znajdują się wulkany. Tu mam też na Hawajach. Także zobaczmy sobie najpierw może tutaj na tą wysepkę Jan Mayen. Jest to norweska wysepka, która tutaj też znajduje się niedaleko Grenlandii. I tutaj mamy wulkan Barenbar. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam po norwesku. W każdym bądź razie pisze się Barenberg. Tak, i tutaj mamy dużą górę wulkaniczną. I wysokość tego wulkanu wynosi 7470 stóp. Jest to drugi najwyższy wulkan w Europie. No i żeby tutaj najbliżej się usytuować tego wulkanu, to tutaj zobaczymy, że mamy lotnisko. I kotika tego lotniska to jest Echo November Juliet Alpha. I zobaczmy sobie we Flight Gear. Ja tutaj sobie wybiorę UFO, żeby szybko podróżować. Piszmy sobie kod ICAO Echo November Juliet Alpha. Tak, mamy Jan Mayen, jest to lotnisko, przeskoczmy tam. Jesteśmy w czytaniu, ja tutaj od razu podniosę się troszkę wyżej. Zobaczymy sobie, tak, jest tutaj wokół nas ta wysepka i jak się rozejrzymy, tak, widzimy wielgachną górę i to jest właśnie nasz wulkan. Teraz możemy sobie iść do menu środowisko, wulkany. No i przede wszystkim tutaj zobaczymy, że mamy wybrany nasz wulkan Barenbar, no bo taki wulkan jest w naszej okolicy, a tutaj Flight Gear sprawdza to, biorąc zasięg 150 km od naszej lokalizacji. Więc nie zobaczymy na tej liście innych wulkanów. Tak samo jeżeli będziemy w obszarze, gdzie nie ma wulkanów we Flight Gear, na przykład w Polsce, nie będziemy tutaj mieli żadnego wulkanu w promieniu 150 km, dlatego wtedy nie zobaczymy na tej liście żadnego wulkanu. W tej chwili jesteśmy blisko tego wulkanu Barenbar, więc widzimy, że jest dostępny. No i co najważniejsze, musimy też włączyć tutaj ten checkbox, żeby włączyć sobie aktywność wulkaniczną. Ale to nie wszystko. Teraz potwierdzamy OK i mamy dostępne kratery, bo tutaj każdy wulkan może mieć więcej niż jeden krater. I tutaj mamy po prostu główny krater, jeden. I mamy suwaczek, który mówi, czy wulkan ma być wygasły, czyli suwaczek w lewo, albo aktywny. No i tutaj niekiedy mamy kilka stopni aktywności. No tu właśnie akurat mamy kilka stopni. Włączyłem pierwszy stopień aktywności. Za chwilę powinniśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tutaj już nie musimy potwierdzać klawiszem OK. Niekiedy trzeba tylko trochę odczekać. No i już widzimy, że jakiś tam troszeczkę dymu nam się tutaj wyłania. Ja może włączę sobie HUD, żeby się zlokalizować, gdzie jest przód mojego UFO i podlećmy tam. Wiem, że UFO można było latać do tyłu, ale nie pamiętam już skrótu klawiszowego, więc po prostu sobie wykręcę. Może za szybko. OK. Podlećmy tam sobie trochę. Może szybko jeszcze damy Ctrl-U, żeby się wzbić wyżej. No i to jest taka pierwsza aktywność, dosyć niska. Włączmy sobie kolejny stopień aktywności, powinniśmy tutaj zobaczyć zaraz większe efekty. O, widzimy też lawę wypływającą. Tak, to jest chyba ten drugi stopień aktywności, który powoduje, że tutaj tryska nam lawa. No i włączmy sobie kolejny stopień aktywności. O, tu widzimy więcej dymu. Zaczyna nam tu kopcić z tego wulkanu. Tu widzimy po okolicy, mamy po prostu tą wysepkę Jan Mayen. Nic tu więcej nie ma. Troszkę dziwnie to wygląda. To jest chyba lód na tej wodzie. Troszkę taki zbyt kanciasty, kwadratowy.
ale tak prezentuje się nasza erupcja. I dajmy jeszcze kolejną opcję, tak, kolejny suwak w prawo, czyli kolejny stopień w prawo. I mamy największą aktywność wulkaniczną i tutaj mamy olbrzymią erupcję pyłu i dymu z naszego wulkanu. I mamy potężną chmurę dymu. Przelećmy sobie nad tym. Tak, bo też na erupcję możemy tu sobie oczywiście tym suwaczkiem ciągle ruglować i na przykład teraz dezaktywować nasz wulkan. I po chwili ta chmura dymu powinna się rozproszyć. Ale dobrze, zobaczmy sobie teraz kolejny nasz wulkan. A tym razem przejdźmy sobie tutaj troszkę bardziej na południe. Mamy Islandię. A na Islandii mamy aż trzy wulkany. Pierwszy wulkan tutaj, oznaczony u mnie literką E, to jest wulkan Eyjafjallajökull. Ciężko to wymówić. Eyjafjallajökull. No i ten wulkan był dosyć głośny w 2010 roku, ponieważ jego erupcja spowodowała olbrzymią chmurę pyłu nad całą Europą, gdzie lot samolotów był po prostu wstrzymany wtedy. Tu na prawo mamy kolejny wulkan, jest to wulkan Hachelta, pisze się Katla. I mamy tutaj jeszcze na wysepce trzeci wulkan i jest to wulkan o nazwie Suszcej na wyspie Suszcej. Więc zobaczmy sobie te trzy wulkany. Tutaj można to zrobić z lotniska o kodzie Bravo India Victor India. Wtedy będziemy najbliżej tych dwóch tutaj wulkanów na Islandii, a jeżeli chodzi o tą wysepkę, to tu mamy też lotnisko na tej wysepce, to jest dosyć blisko. I kod IKAO tego lotniska to jest Bravo India Victor Mike. Ale ja sobie tutaj stawię się na lotnisku. Nie wiem, czy widać go na tej mapie, to lotnisko. Ale chyba jest tutaj. Gdzieś mi to ucieka. O, chyba na tym lotnisku się ustawię. Tak, to jest lotnisko właśnie Bravo India Victor India. Więc idziemy do Flight Geara, wpisujemy Bravo India Victor India. Tak, to jest lotnisko WIG i stawię się może na tym pasie. I jesteśmy. Podniosę się troszkę, Ctrl U. Tak, tu jest to lotnisko. Takie bardziej polowe, można powiedzieć. I o, tutaj mamy pierwsze wzgórze. Tu będzie pierwszy wulkan. Tu będziemy mieli drugi wulkan. Trzeci będzie gdzieś tam na morzu, wysepka. Zaraz sobie tam zobaczymy. I tak, najpierw idziemy sobie w środowisko, wulkany, jest checkbox włączony i tu od razu zobaczymy na liście trzy wulkany, tak, bo w zasięgu 150 km mamy właśnie te trzy wulkany, więc one nam się tutaj wyświetlają. No wybierzmy sobie ten pierwszy wulkan o tej dziwacznej nazwie Eyjafjallajökull, którego tutaj erupcję mieliśmy w 2010 roku, dajemy OK i tu mamy główny krater. Zobaczmy stopień suwaczków, a po prostu go aktywujemy już. No i widzimy, on tam jest aktywowany. Dym się unosi, idziemy dalej, środowisko wulkany. Włączymy sobie kolejny wulkan. Włączymy sobie tą katlę, czy też hachtle, to się czyta tak po islandzku. Dajemy OK. I tu mamy też tylko jeden stopień. Jest wulkan aktywowany. Może się jeszcze podniosę, Ctrl U. O, widzimy teraz z góry, jak to wygląda. No jeszcze chmury nam się wczytały. No tu akurat mamy kopciuchy, czyli właśnie erupcję pyłu. Lawy nie widać. Gdzieś tam będzie jeszcze trzeci wulkan. Ja go sobie teraz aktywuję, środowisko wulkan i to będzie nasza wysepka Suszcej, czy też Surcej. I tu mamy akurat dwa kratery. Nie wiem, czy to będzie ten wulkan widoczny z takiego daleka. Mamy centralny i taki boczny krater. Możemy sobie aktywować. Dobrze, dajmy na razie na maksa. O, jest, widać tą wysepkę. Znaczy wysepki nie widać, ale widać już dym z tego wulkanu. No, także tak tutaj te trzy islandzkie wulkany nam się prezentują. Ja tu też się odpalę. Polecimy tu sobie trochę.
No tu mamy po prostu olbrzymie kłęby dymu. No chociaż ten wulkan ma dużo większe kłęby niż ten tutaj, który teraz lecę, który narobił wiele zamieszania w 2010 roku. Ale dobrze, skierujmy się już na tą wysepkę. Tam sobie polećmy szybciej. Zobaczmy, jak ta wyspa wygląda. Tak, tu mamy jeszcze pośrednią wysepkę, z której też moglibyśmy wystartować. Na niej jest lotnisko. Więc z tej wysepki też moglibyśmy wystartować i zobaczyć te trzy wulkany. A tutaj mamy... Właściwie widzimy dwa kratery. Jest ten główny, z którego kopci się bardzo dużo pyłu. A tutaj mamy troszkę pomniejszy, gdzie tego pyłu jest dużo mniej. No i wysepka jest dosyć mała. I mamy oto na niej taki wulkan. Ja może tutaj... Środowisko, autopilot. Zobaczmy jeszcze sobie tę aktywność wulkaniczną, jeżeli chodzi o skalę. Okej, tu daliśmy średnią aktywność i mamy tylko troszkę dymu. A tutaj ten boczny krater możemy w sumie tylko włączyć i wyłączyć. W tej chwili go wyłączyłem, więc prawdopodobnie ten dym zaraz zniknie. Tak, już nam tutaj przestał dymić. No to taki nieduży wulkan. Oczywiście jak włączymy maksymalną aktywność, to tego dymu jest dużo więcej. Dobrze, zobaczmy sobie kolejne wulkany. I teraz zobaczmy sobie Hawaje. Przejdźmy sobie tutaj na Hawaje. Tak, tutaj mamy największą wyspę Hawajów, czyli Hawaii. I tutaj zielonym kółeczkiem zaznaczyłem wulkan, który też pewnie nieprawidłowo przeczytam, bo nie znam hawajskiego. Jest to wulkan, który się nazywa Kilauea. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Kilauea, nie wiem. W każdym bądź razie tutaj go znajdziemy i tutaj będziemy mieli dwa kratery. Nie wiem, czy ja je znajdę. Jeden się nazywa coś na ha, Haleamuau, coś tam. Ale nie widzę tutaj na tej mapce. Nie wiem, czy on jest zaznaczony, może nie. Ale jest zaznaczony ten drugi krater. No to jest chyba ten. Puo, coś tam. Ja nie mam pojęcia, jak to się czyta. W każdym bądź razie tutaj najbliższe lotnisko to będzie to Hilo International. No w sumie duże lotnisko i z niego warto sobie wystartować, więc idziemy do Flight Gear. Przechodzimy sobie do lokalizacji, wpisujemy lotnisko Hilo International, to ma kod ICAO, Papa Hotel Tango Oscar i jest nasze Hilo International. Ustawmy się od razu na tym pasie, będziemy mniej więcej w tym kierunku musieli lecieć, żeby, czyli na południowy zachód, żeby do tych wulkanów dotrzeć. I jesteśmy na Hawajach, podnieśmy się troszkę Ctrl-U. Idziemy w środowisko. Ciekaw jestem, czy te wulkany już będą widoczne. Tak, mamy tutaj wykryty wulkan w zasięgu 150 km. Dajemy OK i mamy właśnie dwa kratery. Tą nazwę na H, nie będę tego czytał, oraz tą nazwę na P. I ta nazwa te kratery są dosyć odległe od siebie. Włączmy sobie oba na maksa. O, i widzimy już jeden z nich. I to jest, zobaczmy, ten pierwszy, a ten włączmy drugi. Tak, tutaj jest ten drugi, ten na P, a ten, a tu będzie, tak, tu będzie ten na H. Dobrze, lećmy, dajmy HUDA, żeby było coś widać, gdzie lecimy, dobra. I skierujmy się najpierw na ten krater, na literkę P. Niestety Google Translator wyłączył czytanie hawajskiego, a kiedyś chyba było to dostępne, z tego co pamiętam. Więc nawet z tutaj Google Translatora nie przeczytam wam, jak się wymawia nazwy tych hawajskich wulkanów. Tutaj widzimy erupcję już z lawą. Nie tylko dym, tak jak tutaj było na Islandii. No
i tu mamy piękną erupcję, niedużą erupcję. Przynajmniej tak to się wydaje, że nie jest duża. Tak, tak tu się prezentuje ten krater, że tak powiem, na literkę P. Nie będę starał się czytać tego. Dobrze, skierujmy się tutaj na prawo i poszukajmy tego drugiego kratera. Jest, jest dym. Tak, i to jest chyba taka, takie jezioro lawy po prostu tam, z tego co kojarzę. Zaraz to sobie zobaczymy, jak tam podlecę. Tak, i widać to jezioro lawy. Jest troszkę dymu, jest troszkę tutaj też tryskającej lawy. No i zobaczmy sobie na przykład skalę tutaj aktywności. Zobaczmy sobie tutaj, tak, to jest ten krater na H. Ok, jak sobie zmniejszę, to znika nam jeden pióropusz dymu, a dalej, tak, dalej po prostu znika nam całe te jezioro lawy. Więc tak to wygląda. No dobrze, zobaczmy sobie kolejny wulkan. No i dalej idziemy do Europy, do Włoch, bo zostały nam tutaj jedynie kolejne dwa wulkany dostępne we FlyGear. Pierwszym z nich to jest tutaj Etna na Sycylii. I tak się składa, że tutaj najbliższym lotniskiem najlepiej będzie sobie wystartować o tutaj z tego lotniska. Jest to lotnisko Kodzie Kao Lima India Charlie Charlie. I w zasadzie jak sobie polecimy na północ od tego lotniska, to sobie dotrzemy do Etny. Tylko to jest olbrzymia góra, to ma wysokość 11 tysięcy stóp, więc jest to też największy wulkan, najwyższy w Europie. I możemy dalej kontynuować lot na północ wtedy i dotrzemy do kolejnego tutaj wulkanu, ostatniego, na wysepce Stromboli. I tutaj też mamy wulkan. I to sobie zaraz zobaczymy. On ma chyba tutaj wysokość na Stromboli 3038 stóp, także taka już dosyć mniejsza górka. Dobrze, idziemy do FlyGear. I wpisujemy sobie lotnisko Lima India Charlie Charlie. Ok, no dajmy na przykład sobie ten pas. Będziemy wiedzieli, że musimy skręcić w prawo, żeby dotrzeć na północ. I jesteśmy. Dam sobie Ctrl U. Znaczy teren mi się wczytuje. Ok, jest na prawo tutaj Etna. No i co? Środowisko, wulkany. Tak, wykrył mi też Stromboli, ale włączymy sobie najpierw Etnę. O, i tu mamy dwa kratery, na razie wyłączę. Mamy krater południowo-wschodni i północno-wschodni. Jeżeli go sobie teraz aktywuję, zobaczmy sobie pierwszą skalę i drugi też sobie aktywuję na pierwszą skalę i od razu tam sobie polećmy. Dam od razu Ctrl U, wznieśmy się nad chmury. Coś nie widać jeszcze erupcji. No dobrze, dajmy drugą skalę. No to maksymalną skalę. Zobaczmy jeszcze, czy ja tu aktywowałem. Tak, mam aktywowany. Okej, w końcu zadziałało.
Także mamy teraz największą erupcję. Może wróćmy do średniej. Na pierwszą skalę, zobaczmy. Tylko tu mi chmury teraz będą zasłaniać. Ok, pierwsza skala to jest tylko taki chyba niewielki biały dymek z tych dwóch kraterów. Dajmy drugą skalę. No i widzimy już tutaj lawę tryskającą z wulkanu. Dajemy też drugą skalę na południowym, tak, też mamy tutaj duże erupcje lawy. No chyba trzeba długo czekać właśnie, aż się ten wulkan aktywuje. Okej, tak to wygląda i możemy włączyć największy stopień. Myślę, że fajnie może wyglądać, jak sobie włączymy tutaj dym, a tutaj erupcję lawy. Tak, bo ostatni stopień to jest tylko chyba, to są chyba tylko kłęby dymu i to dosyć olbrzymie kłęby dymu. Tak nam się tu prezentuje erupcja Etny z dymem i z tryskającą lawą. Troszkę mi tu chmury tylko troszkę przeszkadzają widok. Jeżeli damy wszystko na maksa, tak, to będziemy mieli dwa pióropusze pyłu i dymu wulkanicznego. Ale włączmy sobie drugi też wulkan, który mamy w zasięgu. Jest to właśnie Stromboli. Tak, jest wybrany, ok. Mamy tutaj od razu już na maksa, mamy parę stopni aktywowania też tego wulkanu. Dobrze, dajmy go na maksa. Będziemy mogli go może łatwo zobaczyć. Musimy się skierować mniej więcej na północ, może troszkę jeszcze bardziej na prawo. To lecimy. A tu możemy podziwiać jeszcze Etnę i jej pióropusze dymu. Tak, potężna erupcja. A my lecimy tu dalej i zbliżamy się do morza, więc zaraz o, tu już widzimy pierwsze wyspy. Tu jeszcze Etna w oddali i dobra, lecimy dalej. Tu troszkę wykręcę w prawo. O, tu już widzę wulkan, tak. Tu coś widzimy, coś tam się dzieje. Chyba lawa. Tak, mamy tutaj erupcję lawy. Tam jest nasza wysepka Stromboli. Tu możemy zejść niżej, o nie, nie wyżej, tylko niżej. Bo ta wysepka to ma tam chyba 3000 było stóp. No, jestem dosyć wysoko, więc sobie zejdziemy niżej. Dobrze, jeszcze szybciej. O. Jest, wyłania się góra wulkaniczna. Tak, ja tu mam od razu ustawioną maksymalną erupcję. Dobrze, zatrzymajmy się troszkę wolniej. Dam sobie teraz jeszcze Ctrl-U do góry. Tak, i tu widzimy właśnie Stromboli, dwa kratery, centralny i boczny. Zobaczmy, który jest który, jak wyłączę sobie boczny. To który jest boczny? W ogóle lawa przestała tutaj się wydobywać. A, to wyglądało na to, że z bocznego tryskała nam lawa, a z centralnego tylko nam kopci. Tak, wyłączmy centralny. Tak, wyłączył się dym. Dobrze, zobaczmy sobie pomału. Aha, tu mamy
pierwszą skalę aktywności. Może tego tak nie widać, bo to jest za tym, za tą górą tutaj. O, teraz będzie lepiej to widać. Ok. I kolejny stopień aktywności centralnego krateru. Widzimy już większe erupcje wulkanu i znaczy lawy i pełna aktywność maksymalna. Dymu niedużo. Dobrze, włączmy boczny. Aha, i tu jest boczny. Z tej strony. Boczny krater. Pierwszy stopień aktywności, widzimy tylko troszkę dymu. Drugi stopień aktywności, wydobywa się już tutaj lawa. Ale jeszcze niedużo, więc pewnie przy maksymalnej aktywności będziemy mieli więcej lawy. Albo i nie, bo teraz nie mamy lawy. A tutaj coś jest. Trochę lawy, bo takie jeziorko, tylko lawy, tak. A nie, też mamy tutaj wytryski lawy. No i hej, tutaj jak widzimy, nie mamy lawy lejącej się po zboczu góry. Ale co ciekawe, można znaleźć na YouTubie tutaj filmy, które pokazują, że będzie to prawdopodobnie usprawnione. Tutaj jedna osoba na tym pracuje i pochwaliła się na YouTubie filmikami, jak będzie wyglądała tutaj erupcja wulkanu, chyba jakiegoś nowego wulkanu, już nie pamiętam jakiego, wulkanu, którego jeszcze obecnie nie ma w Flygear. I tam też zostały poprawione nie tylko to, że lawa nam będzie tutaj po zboczu gór się, będzie nam tutaj płynąć, tylko też jeszcze poprawiono oświetlenie nocne tutaj wulkanów. W zasadzie sam jestem też ciekaw, jak tutaj to będzie w nocy wyglądać. Dajmy sobie czas, dajmy sobie... Dobrze, dajmy sobie evening na początek. Ściemnia się. Gdzie to słońce? Tak, tam jest. No tutaj widać, że za bardzo to jakby nie rozświetla tak niczego, ta lawa. Po prostu okay, jest czerwona i ją widać, ale... Tak, nie rozświetla nam tutaj, że tak powiem, okolicy trochę, tak? Tutaj, nie wiem, podłoża czy tej góry. I to będzie zmienione, tak? To mam nadzieję będzie zmienione, bo właśnie ta osoba, już nie pamiętam kto, no ale właśnie pracuje na tym, że... O, tam widzimy Etnę, czerwony dym. Także to będzie też poprawione, żeby to bardziej rozświetlało i tworzyło taką poświatę, także te wulkany będą wyglądać jeszcze lepiej. Damy sobie dusk. Zobaczmy, jak to wygląda przy zmierzchu. Ok, słoneczko się pokazuje. No ok, też tutaj mamy fajnie wyglądającą lawę. Tutaj Etna, widać tylko pióropusz dymu. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wulkany we Flygear. Także odwiedziliśmy sobie na razie wszystkie wulkany, jakie Flygear w sobie zawiera. Też czego jeszcze nie powiedziałem, to we Flygear tutaj, jeżeli używamy pogody, gdzie to jest środowisko, pogoda, jeżeli używamy Detailed Weather, to erupcja wulkanu ma też wpływ na chyba turbulencje, tak? Warto też używać wtedy Detailed Weather, możemy też w jakiś sposób, ja jeszcze tego nie badałem, ale rzeczywiście jest, że można odczuć turbulencje poprzez to, że mamy erupcję tego wulkanu, czyli ma to też wpływ troszkę na lot naszego samolotu, ale jeżeli chodzi o pył i samą tą lawę, to z tego co wiem, to nie potrafi to uszkodzić samolotu, to jest po prostu już tylko wizualizacja. Możemy wlatywać sobie w taką lawę, czy też w pyły tego dymu i nic to naszemu samolotowi nie zrobi, z tego co wiem. Więc tutaj jeszcze takich feature'ów nie ma. Ale same wulkany, przynajmniej część 7 z takich wulkanów jest, które sobie zwiedziliśmy. Także to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.